Na początku roku w pruszkowskich szkołach odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Zapytaliśmy wtedy uczniów, jakie mieliby oczekiwania względem radnych. Zwracano uwagę na więcej wydarzeń i zajęć organizowanych typowo dla młodych. Niespełna 2 miesiące później nowa rada jest już wybrana, a młodzież, jeszcze nie zaprzysiężona, odbyła kilka spotkań integracyjno-szkoleniowych. Jednak to 3 marca zapisze się na kartach historii młodych radnych 4 kadencji. W sali audytoryjnej Centrum Dziedzictwa Kulturowego odbyła się uroczysta sesja inauguracyjna. Mamy przedstawicieli prawie wszystkich szkół w Pruszkowie. Niestety na ten rok mamy niewielu przedstawicieli szkół średnich. Mamy bardzo wielu przedstawicieli podstawówek. Aczkolwiek już za rok się to zmieni w dużej części. Mam nadzieję, że radni będą spełniali swoje role w szkołach, mówiąc, co się dzieje w mieście, co rada planuje, co chciałaby zorganizować. Szczególnie młodzież chciałaby więcej koncertów, więcej miejsc do spotkań, ponieważ w Pruszkowie, szczerze mówiąc, niestety mamy ich mało. Mam nadzieję, że uda się to zorganizować. Tak jak już mówiłam w moim wcześniejszym przemówieniu, chciałabym zorganizować kilka różnych rodzajów warsztatów, ponieważ uważam, że samorozwój i edukacja ogólnie jest bardzo ważna. Po zaprzysiężeniu i wybraniu komisji skrutacyjnej nastąpiło głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego rady, jego zastępcy oraz sekretarza. Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień z gratulacjami i życzeniami powodzenia w działaniach. Ze sceny przemawiał prezydent Paweł Makuch, poseł na Sejm RP Zdzisław Sipiera oraz starosta powiatu pruszkowskiego Krzysztof Rymuza. Głos zabrał również mieszkaniec Pruszkowa reprezentujący Radę Młodzieżową na wyższym szczeblu samorządu. Jakby nie patrzeć, starsi decydenci mają teraz władzę i teraz ją sprawują, ale oni potrzebują czegoś takiego jak my, jak organy doradcze i na nas spoczywa ta odpowiedzialność. To znaczy my jako młodzieżowi radni dostajemy tak naprawdę kredyt zaufania od wyborców, że będziemy ich godnie reprezentować i że będziemy działać w ich interesie. I to jest moja rada, żebyśmy ten nasz właśnie kredyt zaufania, który dostaliśmy w trakcie wyborów, w trakcie tego wszystkiego, żebyśmy go dobrze wykorzystali podczas naszej kadencji i żebyśmy naprawdę porządnie działali. Do prezydium Rady 4 kadencji zostały wybrane same dziewczyny. Przewodniczącą została Dominika Cichocka, zastępcą Anna Jurewicz, a sekretarzem Maria Karolina Nawrocka. Role te są bez wątpienia nieocenionym doświadczeniem dla stawiających pierwsze swoje kroki w samorządzie młodych ludzi. A jak się czujesz z tą rolą? Taką chyba wielką odpowiedzialność czujesz na ramionach, prawda? Jest bardzo duża odpowiedzialność, aczkolwiek liczę, że mi się uda, że nie zawiodę moich kolegów i koleżanek. Chwilowo jest wiadomo duży stres i tak dalej, bo wiadomo będzie wiele wystąpień, wiele sytuacji, kiedy będę musiała reprezentować radę, aczkolwiek mam nadzieję, że sobie z tym poradzę po prostu. Co ciekawe, powiat pruszkowski również przymierza się do utworzenia Młodzieżowej Rady. Pozostaje śledzić działania nowo wybranych pruszkowskich radnych oraz rozwój zadeklarowanych przez starostę planów na szczeblu powiatowym.